Granulat z opon samochodowych jest powszechnie używany do produkcji wielu nowych wyrobów, jak dodatki do powierzchni asfaltowych, maty antypoślizgowe czy opony maszyn rolniczych. W ten sposób materiał zyskuje swoje drugie życie. Dziś zobaczymy, jak produkowany jest granulat. W tym celu odwiedziliśmy fabrykę grupy Recykl w Chełmie. Zakład w Chełmie przygotowany jest do przerobu 36 tysięcy ton opon w ciągu roku z podziałem na granulat gumowy, puder, paliwo alternatywne oraz drut oczyszczony. Surowcem, z którego produkowany jest granulat, są opony samochodowe pochodzące z punktów odbioru zlokalizowanych w większości województw w Polsce. Sieć zbiórki obejmuje ponad 2000 różnych punktów, począwszy od serwisu wymiany ogumienia, przez firmy transportowe i warsztaty samochodowe, po zakłady utylizacji odpadów. Podczas rozładunku z opon usuwane są zanieczyszczenia. Te, które nie nadają się do produkcji granulatu, ponieważ są za bardzo zabrudzone, zostaną przeznaczone do produkcji tak zwanego chipsa, paliwa o wysokiej wartości energetycznej, wykorzystywanego m.in. w piecach cementowych. Dalej ładowarką opony transportowane są do zbiornika buforowego linii, na której wstępnie przygotowywany jest surowiec. Za pomocą sita obrotowego pozbywamy się zabrudzeń, które mogłyby uszkodzić instalację lub zanieczyścić granulat. W końcu opony podawane są do strzępiarki. Podczas rozdrabniania wstępnego uzyskujemy postrzępione elementy o długości około 20 cm. Materiał taśmociągiem przekazywany jest na linię do granulacji. W młynie wstępnym strzępy rozdrabniane są na granulat o frakcji do 20 mm. Po tym etapie z linii magnetycznie odciągany jest drut, którym zbrojone są opony. Zobaczmy, co dalej się z nim dzieje. Drut zbierany jest ze wszystkich separatorów i przekazywany na linię oczyszczania. Tutaj pierwszym etapem jest rozdrabnianie. Zbyt duże elementy ponownie zawracane są do procesu. Następnie za pomocą separatorów magnetycznego, pneumatycznego oraz wibracyjnego usuwane są zanieczyszczenia. Tak przygotowany materiał można przekazać do hut i odlewni, gdzie posłuży jako wsad do wytopu. Wracamy do granulatu. Po rozdrobnieniu w młynie wstępnym trafia on do separatora zigzag, gdzie usuwane są zanieczyszczenia cięższe od gumy, na przykład kamienie, stalowe śrubki, mosiądz. Dalej granulat można przekazać na linię granulacji końcowej, która składa się z trzech granulatorów. W pierwszym z nich granulat o frakcji 15 do 20 mm rozdrabniany jest do frakcji od 4 do 8 mm. Transportem pneumatycznym granulat przekazywany jest następnie do separatora, gdzie oddzielane są tekstylia, z których również zbudowana jest opona. Trafiają one do odpylni znajdujących się na zewnątrz zakładu. Wydajność odpylni wynosi 165 tysięcy metrów sześciennych na godzinę. Jeszcze drobniejszy granulat produkowany jest na dwóch równoległych granulatorach końcowych. Tu powstają frakcje od 1 do 6 mm. Przed nami ostatnie etapy produkcji. Materiał, który powstał w granulatorach, przekazywany jest do separatora uziarnień. Granulat właściwy jest doczyszczany z frakcji mineralnej oraz pozostałości kordu tekstylnego. Stąd może trafić na linię do produkcji pudru, gdzie za pomocą walcarki jest mielony. W segregatorze uziarnień wydzielane jest także podziarno, które trafi do fabryki grupy Recykl w Obornikach Wielkopolskich, gdzie zostanie przeznaczone do produkcji mat gumowych antypoślizgowych, domowych oraz przemysłowych. Na koniec wszystkie produkty trafiają do stacji workowania. Produkty następnie trafiają do magazynu, a stąd zostaną dostarczone do odbiorców w całej Polsce. W ciągu roku w zakładach grupy Recykl w Chełmie, Krośnie Odrzańskim oraz Śremie przetwarzanych jest ponad 100 tysięcy ton opon. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.